Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Baltic Boxing Union jest to pierwszy państw taki do wstępu do większej kariery. To jest mistrz państw na bałtyckich. Także chłopak ma 5 pojedynków wygranych, wszystkie wygrał jedną przed czasem. Będzie miał walkę rewanżową z zawodnikiem z Białorusi, z którym wygrał w grudniu. Zawodnik ma 7 wygranych pojedynków, 7 przez knockout. Z Robertem przerwał walkę w Białymstoku, ale mówił, że nie był przygotowany do tego pojedynku odpowiednio. Chciał bardzo rewanżu. Bierzemy go na rewanż, i będzie wielki pojedynek sześciorundowy. Także myślę, że kibice Grajewa i nie tylko Grajewa, bo już mam zapowiedzieć, że będzie dużo gości z Ełku też, z Białegostoku dużo kibiców się wybiera. Będą mieli zapewne dużo emocji. Ciekawy występ będzie na pewno w walce super piłkowej. Spotka się zawodnik pretendent do tytułu. Myślę, mam nadzieję, że za parę walk będzie tym pretendentem. Czawazy Kacygo, to jest Czeczeniec mieszkający w Białorusi. Wygrał Mistrzostwo Europy, 2 razy wygrał Puchar Świata Amatorów, spotka się z byłym mistrzem Europy, wicemistrzem świata w kickboxingu, Małotyszym Gojko, który jest teraz zawodowcem. Wygrał 17 pojedynków, będzie to dobry start dla mojego zawodnika. On ma 4 walki, także skonfrontuje się, jest bardzo wysoko notowanym zawodnikiem. Będzie, myślę, że to dobra szkoła boksu dla Polaka jak dla niego, bo to będzie na pewno dla niego pierwsza walka sześciorundowa. Wcześniej walczył najdłużej 4 rundy. Zaprezentuje się nam Aleksy Kuziemski. Będzie to walka sparingowa, ale to będzie, ta walka nie pójdzie w ranking. Będzie normalnym pojedynkiem. Wychodzi do ringu w większych rękawicach. To jest jego sprawdzian przed najważniejszym pojedynkiem w karierze. 2 ważne już miał. Walczył o tytuł mistrza świata federacji WBO, będzie walczył teraz o pas WWF 26 listopada w wadzie półciężkiej. To jest chłopak, który walczył w teamie Darka Tygrysa Michalczewskiego w Hamburgu w grupie Uniwersum. Będzie miał za zawodnika z Egiptu. Ten rywal jest też dosyć mocny, ma 10 wygranych, 7 KO, 0 porażek. Także łatwo nie będzie, ale to wszystko później. Tutaj najważniejsza jest ta gala. Będziemy na tej gali mieli jednego debiutanta. To jest były mistrz Polski Amatorów, reprezentant Polski Krzysztof Rogowski z PKB Poznań. Waga piórkowa walczy z Andrzejem Nurkińskim, który ma 3 wygrane pojedynki, 1 porażkę. Także dla Rogusia, jak na niego mówimy, to będzie pierwszy pojedynek w karierze. Pojedynek MMA to będzie zawodnik Mameda Khalidowa z Olsztyna. Przyjeżdża, będzie walka, 2 rundy po 5 minut. Już podaję nazwiska tych zawodników. To będzie z klubu Arachion Olsztyn Jacek Wojnicki. Spotka się z Michałem Windlerem z UKS Team Elk. To także na pewno będzie dużo gości z Elku na tym pojedynku. I tak samo kibice z Olsztyna, którzy wierzą w swego zawodnika, też przyjadą. Jeszcze ja odnośnie tej relacji z gali, tak. Retransmisja będzie z gali 2 dni po gali w telewizji Kanał Plus Sport, godzina 21, około 90 minut. Relację przeprowadzi telewizja Białystok. Mamy też taki bardzo gorący okres. Nie powiedziałem również o tych gościach, którzy już się zapowiedzieli, a są to i posłowie, i decydenci niektórych miast, także naprawdę będziemy mieli samą śmietankę i władz samorządowych różnych miast, ale i posłów, być może ministra. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Wszystko nabiera jakby w tej chwili tempa. Ja myślę, że ta gala będzie bardzo udana i wszystko naprawdę przebiegnie tak, jak mamy to w planach, jak mamy to zaplanowane. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. It's time!
Wojak. Dobry jest.